Radiowy Ekspres Studencki, czyli magazyn z życia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dziś przed mikrofonem Emilia Augustynowicz oraz Paweł Błoch. A czego dowiecie się w dzisiejszym wydaniu? Będziemy mówić m.in. o sukcesie naszych studentów w ogólnouczelnianym konkursie Stop Hate, o warsztatach medialnych, które w miniony czwartek odbyły się w Jarosławiu, oraz o naborze do Legii Akademickiej. Słuchajcie do końca. Od 1 kwietnia 2019 roku w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu realizowany jest projekt Stop Hate. W ramach jego działań przewidziano m.in. kampanię medialną, opracowanie około 100 nagrań wideo, badania i wykłady oraz konkurs na etiudę filmową. Hejt jest to obrażanie i wyzywanie osób najczęściej poprzez media społecznościowe, ale i nie tylko. Akcja Stop Hate organizowana w naszej uczelni pozwala na pokazanie osób, które dotknął hejt. Hejt bierze się od osób, które są niedowartościowane oraz czują się lepsi poprzez obrażanie i hejtowanie osób z drugiej strony komputera. Myślą przez to, że są anonimowi, ale to nieprawda. Najlepszym sposobem na uniknięcie hejtu jest nie przejmowanie się oraz nie zwracanie uwagi na obraźliwe komentarze od strony osób hejtujących i niekochanych. Z wielką radością informujemy, że finalistą konkursu na etiudę filmową został Krystian Lachor, student drugiego roku dziennikarstwa. Filmowaniem zajmuję się już kilka lat. Wszystko zaczęło się początkiem liceum. Bardzo się ucieszyłem z tego powodu, że zajęliśmy pierwsze miejsce. Nie mówię tu, że zająłem, mówię, że zajęliśmy ze względu, że jest to sukces drużynowy. I uważam, że każdy z nas, jedni w bardziej, drudzy w mniejszym stopniu, włożyli w to swoje działanie, swój czas. Musieliśmy przedstawić krótką historię dziewczyny, która jest po prostu nękana, hejtowana przez swoich znajomych w internecie. Rozpisaliśmy sobie scenariusz i zrobiliśmy to. Miałem nadzieję, że możemy zająć tam jakieś miejsce, ale nie nastawiałem się, że zajmę pierwsze miejsce. Dla mnie bardziej ważniejszym było zrobienie tego filmu jak najbardziej profesjonalnie i żeby to jakoś miało przekaz dla osób, które to będą oglądały. Jak widać, ludziom się podobało. Wzięliśmy to bardziej jako taką przygodę, coś nowego, jako takie wyzwanie. Spowodowało, że jakimś cudem udało nam się wygrać to pierwsze miejsce. Celem projektu jest realizacja zadań mających przeciwdziałać hejtowi w internecie poprzez uświadamianie groźnych skutków wynikających z tego zjawiska. Projekt zakłada realizację powyższych działań do 30 listopada 2019 roku. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej już 8 miesiąc realizuje projekt Stop Hate, który jest przeprowadzany we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, z Funduszem Sprawiedliwości. W ramach tego projektu przeprowadziliśmy konferencję Czas na Net. Konferencja ta wpisała się w cel projektu Stop Hate, a mianowicie, żeby uwrażliwić przede wszystkim młodych ludzi, uwrażliwić ich na te rzeczy, które mogą spotkać ich w internecie. W ramach projektu Stop Hate przeprowadziliśmy około 4000 ankiet w szkołach podstawowych całej Polski. 100 osób zostało nagranych właśnie na temat hejtu w internecie, wypowiedzi, które właśnie mówiły o tym, jak młodzi ludzie postrzegają hejt. Niektórzy dzielili się doświadczeniem tego, jak byli hejtowani. Zorganizowaliśmy również konkurs na etiudę filmową, krótki film mówiący również o hejcie w internecie. W miniony czwartek studenci WSK SIM wraz z pracownikami Radia Maryja i Telewizji Trwam przeprowadzili warsztaty medialne dla młodzieży z cyklu Nowe widnokręgi, zrozumieć media. Tym razem zawitali w Jarosławiu. Jaki jest cel takich warsztatów? Mówi ojciec Dawid Wilczyński, duszpasterz akademicki. My organizujemy te warsztaty w takim celu, aby pokazać młodzieży, jak wygląda praca w telewizji, w radiu, w prasie od drugiej strony, od strony kuchni. Zapraszamy młodzież do takiej właśnie naszej medialnej kuchni, tak aby pokazać tę drugą stronę, nie tylko to, w jaki sposób ten obraz do nas dociera, te treści do nas docierają, ale pokazać, w jaki sposób one są tworzone. Co jest dla nas niesamowicie też takie radosne, kiedy przyjeżdżamy na te warsztaty i to od pedagogów wiem. Nie widzieliśmy, aby były tego rodzaju warsztaty, które by tak absorbowały młodych ludzi. Uczniowie zobaczyli m.in. jak działają telewizyjne sztuczki kamery oraz mogli wcielić się w rolę dziennikarza. O szczegółach mówi Katarzyna Wiercińska, studentka naszej uczelni.
Warsztaty składają się z 4 części. Najpierw są 2 części z zakresu telewizji, następnie kolejna część mówiąca o radiu, a my prowadzimy część dotyczącą prasy. Podstawowym celem warsztatów, tak jak sama nazwa wskazuje, jest nowe widnokręgi zrozumieć media. I to jest naszym celem, aby zrozumieć media, zrozumieć, jak to funkcjonuje z drugiej strony. Najbardziej satysfakcjonujące jest to, gdy już mamy wyjeżdżać, a młodzi ludzie podchodzą do nas i nam dziękują za to, że zrozumieli, na czym to polega, zobaczyli to z innej perspektywy i po tym naszym wystąpieniu już nigdy nie spojrzą na ekran telewizorów tak tępym spojrzeniem. A jak uczestnicy oceniają czas spędzony na warsztatach medialnych? Warsztaty są cudowne, jest to szansa na naukę nowych rzeczy, które mam nadzieję, że przydadzą mi się na następnych etapach mojego życia. Praca pogodynki moim zdaniem jest bardzo ciekawa i moim marzeniem byłoby zostać taką pogodynką. Ale nie wiem, czy to marzenie jest realne i czy uda mi się je spełnić, chociaż będę na to pracować. Powiem szczerze, że bardzo mi się podobają, ponieważ jest to przedstawione od takiej bardzo niebanalnej strony i nie jest to zachowane w takiej bardzo standardowej, schematycznej konwencji, a jednak bardzo zachęca widzów do aktywnego uczestniczenia w warsztatach i trochę po prostu rozwija w nas pewne umiejętności myślenia i myślę, że jest to przedstawione naprawdę w bardzo fajny, przyswajalny sposób. W naszej uczelni po raz kolejny realizowany jest program Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Legii Akademickiej. Przystąpić może do niego student dowolnego kierunku posiadający obywatelstwo polskie. Byłam uczestniczką Legii Akademickiej 2019 na module podstawowym i podoficerskim. Chciałabym bardzo gorąco zachęcić każdego studenta, żeby się sprawdził w roli żołnierza. Przede wszystkim, żeby zdobył bardzo szerokie doświadczenie, żeby zaznajomił się z czym się je wojsko oraz żeby przeżył naprawdę super przygodę. Ja wspominam bardzo, bardzo ciepło, pracowicie przede wszystkim. Nauczyłam się wiele. Była to dla mnie taka szkoła życia i otworzyło mi to naprawdę dużo możliwości. Szkolenie studentów składa się z 2 części. Teoretycznej, która odbędzie się w uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz praktycznej, organizowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej w wybranych centrach szkolenia i jednostkach wojskowych w czasie wakacji. Czas na magazyn, który dziś przygotował Miłosz Rajczakowski. Miłoszu, oddajemy Ci głos. Studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej mieli ostatnio okazję odwiedzić Wilno i właśnie tam z Polonią Wileńską ruszyć w Marszu Niepodległości. Ze mną jest Jakub Gałysa, witam Cię bardzo serdecznie, cześć. Witam również. Powiedz mi na początku, jak wrażenia w ogóle z tej wycieczki do Wilna? Dla mnie było to ciekawe doświadczenie, ponieważ pierwszy raz w ogóle byłem we wschodniej części Europy, w tamtych stronach, także to było dla mnie nowe doświadczenie, bardzo ciekawe. Jaki był cel waszej wycieczki? Znaczy myślę, że celem głównym były obchody Święta Niepodległości 11 listopada i dlatego z tej okazji pojechaliśmy właśnie wtedy do tego Wilna, które zresztą było kiedyś polskim miastem i do tej pory właśnie jest tam bardzo dużo Polaków. I chcieliśmy chyba razem z nimi świętować naszą niepodległość. No właśnie, mieliście styczność z kimś z Polonii Wileńskiej? Mieliście jakąś okazję porozmawiać, wymienić kilka słów? Tak, mieliśmy bardzo dużo spotkań z Polakami albo z ludźmi, którzy mają korzenie polskie i do tej pory podtrzymują tradycję, kulturę czy nawet nasz język polski. Są to bardzo sympatyczni ludzie, którzy są przywiązani nadal do naszej ojczyzny, bardzo sympatyzują się z nami i myślę, że to są no, wspaniali ludzie. No właśnie, jacy to są ludzie i co oni tam na miejscu też robią, bo jednak nie jest chyba tak łatwo się osiąść w tym kraju, który jest gdzieś dość obcy dla Polaków. Mimo, że już tak długo czasu tam spędzają, myślę, że na pewno gdzieś zostaje dla nich jeszcze ta taka tęsknota za ojczyzną. Tak, myślę, że mają takie odczucia właśnie tęsknoty za ojczyzną, za tym, co polskie, co nasze. Ale też wiem, że oni mają tam różne stowarzyszenia polskie, różne, dużo szkół, w samym Wilnie nawet jest dużo szkół polskich, które podtrzymują naszą tradycję, naszą kulturę, przede wszystkim chyba nasz język. W jaki sposób oni wyrażają tą kulturę naszą właśnie tam? Myślę, że właśnie przede wszystkim właśnie przez obchodzenie takich różnych świąt, między innymi święta odzyskania niepodległości, ale także różnych tych może i religijnych, czy Wielkanocy, czy Boże Narodzenie, że chcą podtrzymywać tą tradycję, te nasze zwyczaje, że oni się z tym utożsamiają, całe rodziny polskie i po prostu dobrze się w tym czują.
A na marszu jak to wyglądało? Jak w ogóle wrażenia z tego marszu wileńskiego i czy było widać jakieś takie znaczne akcenty tej polskości? Tak, bo marsz był organizowany chyba właśnie przez Polonię, który w ogóle marsz odbywał się, zaczynał się we Lwowie, czyli też mieście, które kiedyś było polskie, a kończył się właśnie w Wilnie i też w takim pamiętnym, historycznym miejscu na cmentarzu na Rossie, gdzie pochowani są chyba w większości Polacy. Tam też leży serce Józefa Piłsudskiego, a także są pochowani żołnierze, którzy zginęli podczas I wojny światowej, więc miejsce wybrane jako cel marszu no, dla mnie było bardzo trafne według mnie. Dlatego też wtedy, kiedy, bo ja uczestniczyłem w tym biegu, kiedy dobiegliśmy, mimo że nie było no, łatwo, bo nie mamy takiej kondycji, wydaje mi się, chociaż tylko kawałek biegliśmy z nimi, z tym maratonem, to miejsce było no, super wybrane i w ogóle atmosfera też była bardzo dobra, bo to się działo wszystko 11 listopada. A kiedy dobiegliśmy na cmentarz, czekali na nas ludzie, no chyba tam właśnie Polacy, Polonia, związki różnych właśnie Polaków na Litwie i przywitali nas gorąco. Potem właśnie odbyły się te główne uroczystości. Oczywiście była modlitwa, było złożenie wieńców, kwiatów, wszystko właśnie takie propolskie, propatriotyczne. Takim dziwnym dla mnie akcentem, znaczy dobrym, bo ale takim dla mnie nowym, było takie coś, że był najpierw odśpiewany hymn polski, a potem był hymn Litwy i tam były takie lekkie zgrzyty, że nie powinno się sztandarów naszych polskich pochylać do hymnu Litwy i sam nie wiem, czy powinno się, czy nie do tej pory, ale no czuć właśnie takie trochę spory i takie zgrzyty między może Polakami a Litwinami, bo może, nie wiem, czy to Litwini po prostu, no może nie tolerują do końca, że u nas, że tam we Wilnie właśnie się dalej tą polskość tak kultywuje. Byłeś w zeszłym roku na Marszu Niepodległości w Warszawie, na setnej rocznicy. Powiedz mi, jak byś porównał te marsze z perspektywy właśnie tych dwóch wydarzeń? Czy to są podobne inicjatywy, czy jednak zupełnie różne? Znaczy, no przede wszystkim różnica jest chyba taka, że Marsz Niepodległości odbywa się w Polsce, a tamten bieg no, odbywał się poza naszymi granicami. Jednak obydwa wydarzenia miały charakter na pewno bardzo patriotyczny. Było wiele akcentów polskich, między innymi flagi, jakieś transparenty, czy no race też były. I na, wiadomo, w Warszawie na Marsz Niepodległości jest ich bardzo dużo, a w Wilnie na cmentarzu też zostały odpalone przez naszych studentów i jak dla mnie to był bardzo miły akcent, bo ludzie byli zaskoczeni, ale chyba bardzo mile, bo race były koloru czerwonego. A co ciebie najbardziej ujęło z całej tej wycieczki? Chyba ta gościnność Litwinów i właśnie to kultywowanie naszej tradycji, że jednak czują to przywiązanie do naszego narodu i że chcą dalej to podtrzymywać, że czują się tak po prostu, nie wiem jak to określić, jak ryba w wodzie w tej naszej kulturze, ci Litwini. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. I oddaję głos do studia. W tym momencie zapraszamy was do wysłuchania zapowiedzi, które przygotowała Dominika Sobiech. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej zaprasza na 12. Międzynarodowy Kongres Katolicy a Tożsamość Wspólnoty Narodowej. Kongres rozpocznie się w piątek, 22 listopada i potrwa do soboty. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie wskasim.edu.pl. W najbliższą niedzielę, 24 listopada, odbędzie się Bal Niepodległości dla studentów uczelni. Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą w sanktuarium. Później przewidziana jest część artystyczna i poczęstunek. Zapisy do czwartku przewodniczącej uczelni Angeliki Nawalany. Serdecznie zapraszamy. W tym wydaniu to już wszystkie informacje, które przygotował dla was zespół radiowego Ekspresu Studenckiego. Nie zapomnijcie, że możecie śledzić nas na naszych portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter oraz Instagram. Jeszcze więcej newsów z życia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu możecie znaleźć na naszej stronie internetowej wskasim.edu.pl. Dziś żegnają się z wami Emilia Augustynowicz i Paweł Błoch. Bądźcie z nami za tydzień.